Zacznijmy w takim razie analizować obwody elektryczne. Na początek te najprostsze. Każdy obwód elektryczny składa się z elementów, i w tym filmie omówimy najprostsze z nich. Podstawowe elementy każdego obwodu elektrycznego to opornik, kondensator i cewka. Wszystkie trzy to elementy pasywne czyli odbiorniki energii elektrycznej. I wszystkie trzy to elementy o dwóch końcówkach. Mówimy, że są to dwójniki i dodatkowo są symetryczne, czyli jeżeli zamienimy miejscami końcówki opornika albo cewki, to nic się nie zmieni. Jeżeli chodzi o kondensatory, to niektóre rodzaje kondensatorów mają ustaloną polaryzację to znaczy końcówkę oznaczoną plus i końcówkę oznaczoną minus. I należy je łączyć w obwodzie w odpowiedni sposób. Jednak na razie będziemy rozważać kondensatory symetryczne. Obwody elektryczne najczęściej przedstawia się przy pomocy schematów, a na schematach każdy z elementów ma swój określony symbol graficzny. Opornik na schematach rysujemy w ten sposób możecie też spotkać się z takim symbolem ale obowiązuje on m.in. w USA, i elementy na schematach mają również swoje oznaczenia literowe. Opór opornika oznaczamy literą R, a jeżeli oporników jest na schemacie więcej niż 1, to najczęściej mają one dodatkowo oznaczenia liczbowe: R1, R2, R3 i tak dalej. Kondensator na schematach ma najczęściej taki symbol. Głównie dlatego, że najprostszy rodzaj kondensatora zbudowany jest właśnie z dwóch oddzielonych od siebie metalowych płytek. Symbol literowy kondensatora to C. I cewkę na schematach oznaczamy w taki sposób. Cewka to zwoje drutu metalowego. Nawet jeden taki zwój to już jest cewka. Więc znowu symbol elementu odpowiada jego budowie. Symbol literowy cewki to L. Taka jest nomenklatura. R, L, to opornik i jego opór. Cewka i jej indukcyjność, i kondensator i jego pojemność. I każdy z tych elementów zachowuje się w określony sposób. Jeżeli podłączymy do jego końców napięcie, podłączenie napięcia powoduje przepływ prądu, ale w każdym z tych elementów prąd płynie w inny sposób. Natężenie prądu zależy od napięcia w inny sposób. Te zależności opisują konkretne równania. Zajmiemy się nimi za chwilę. Napięcie, czyli różnice potencjałów na oporniku oznaczamy plusem i minusem. Plus oznacza wyższy potencjał, a minus niższy. A kierunek przepływu prądu przez opornik oznaczamy strzałką. W tę stronę. I symbol literowy to I. Przez opornik płynie prąd o natężeniu I. Dla elementów pasywnych, czyli dla odbiorników energii elektrycznej, prąd wpływa do bieguna dodatniego. Czyli wpływa od strony wyższego potencjału oznaczonego plusem, a wypływa od strony niższego potencjału, oznaczonego minusem. Zależność natężenia prądu płynącego przez opornik od napięcia na jego końcach opisuje taka zależność. Napięcie U równe jest natężenie prądu i razy opór opornika R. Można powiedzieć inaczej, że natężenie prądu jest proporcjonalne do napięcia. A współczynnik proporcjonalności zależy od wartości oporu R. Ta zależność ma swoją nazwę, która pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka i matematyka Georga Oma i nazywa się prawo Oma. To jedno z najbardziej podstawowych praw stosowanych w elektrotechnice. Spotkacie się z nim jeszcze wiele razy. To jest prawo Oma. Przez kondensator prąd nie przepływa w taki sam sposób jak przez opornik. Zależność prądu od napięcia dla kondensatora wygląda tak, że natężenie prądu płynącego przez kondensator jest wprost proporcjonalne do tempa zmian napięcia na jego końcach. Nie do napięcia, tylko do tempa zmian napięcia. Jeżeli do kondensatora podłączone jest napięcie, ale się ono nie zmienia, to przez kondensator nie płynie prąd. Matematycznie opisujemy to w taki sposób. Natężenie prądu I równe jest pojemność kondensatora C, C jest w tym przypadku współczynnikiem tej proporcjonalności, razy du po dt. Du po dt oznacza zmianę napięcia w czasie, czyli tempo zmian napięcia. Jeżeli zmianę napięcia w jakimś przedziale czasu, Pomnożymy przez pojemność kondensatora C, to otrzymamy natężenie płynącego przez ten kondensator prądu. To równanie ma swoją fachową nazwę, ale nazwijmy je na razie równaniem kondensatora. Teraz cewka. Cewka ma taką właściwość, podobną do kondensatora, że napięcie na końcach cewki jest wprost proporcjonalne do tempa zmian natężenia prądu płynącego przez cewkę. Zależność jest odwrotna niż w kondensatorze. W kondensatorze natężenie prądu I jest wprost proporcjonalne do tempa zmian napięcia, a dla cewki odwrotnie. Napięcie U jest wprost proporcjonalne do tempa zmian natężenia prądu. Czyli napięcie na końcach cewki U jest równe indukcyjność cewki L razy dI po dT. Zmiana natężenia prądu w czasie razy współczynnik tej proporcjonalności. W tym przypadku indukcyjność cewki L równa jest napięciu na końcach cewki. I możemy znowu dla ułatwienia nazwać to równanie równaniem cewki. Tak wyglądają trzy podstawowe pasywne elementy obwodów elektrycznych i dla każdego z tych elementów wiemy jak wygląda podstawowa zależność Pomiędzy napięciem na jego końcach a natężeniem płynącego przez ten element prądu. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Tak oznaczone elementy, opisane takimi równaniami, to elementy idealne. Mówimy na nie idealne, bo są uproszczone tak, żeby można było w prosty sposób je opisać. Opornik jest elementem idealnym i posiada tylko opór. Zakładamy, że nie posiada nic innego. Kondensator jest elementem idealnym i posiada tylko pojemność C. Zakładamy, że nie posiada żadnej innej własności. Cewka idealna posiada tylko indukcyjność. Zakładamy, że nie posiada żadnej innej własności. W rzeczywistości takie elementy nie występują. Jeżeli kupicie opornik w sklepie elektronicznym, to oprócz oporu R będzie on posiadał zarówno indukcyjność L, jak i pojemność C. Podobnie jest z rzeczywistym kondensatorem i rzeczywistą cewką. Elementy rzeczywiste nie są idealne. Poza tym, budowa konkretnych rodzajów elementów obwodów elektrycznych może powodować, że różnią się one znacznie od elementów idealnych. Na przykład kondensatory elektrolityczne wcale nie są symetryczne, bo jedna okładka zbudowana jest z metalowej folii. A druga jest elektrolitem, czyli płynem i zamiana polaryzacji może zwyczajnie zniszczyć taki kondensator. Ale różnice pomiędzy elementami idealnymi, czysto teoretycznymi, występującymi na schematach, a elementami rzeczywistymi są najczęściej niewielkie i najczęściej można je pominąć. W bardziej skomplikowanych obwodach, jeżeli okazuje się, że nie można tych różnic pominąć, i musimy uwzględnić dodatkowe własności elementów R, L i C, to elementy idealne zastępujemy elementami rzeczywistymi. I schemat zastępczy dowolnego elementu rzeczywistego zawiera dwa lub czasem trzy elementy idealne. Schemat zastępczy cewki rzeczywistej można przedstawić za pomocą dwóch elementów idealnych połączonych szeregowo za pomocą indukcyjności L. I oporu R, a schemat zastępczy kondensatora rzeczywistego można przedstawić jako pojemność C i opór R połączone równolegle, ale o tym innym razem. Poznaliśmy trzy najbardziej podstawowe elementy idealne obwodów elektrycznych i trzy najbardziej podstawowe równania mające zastosowanie w każdym obwodzie elektrycznym. Mam nadzieję, że wkrótce je polubicie, bo na podstawie tych trzech równań można zbudować naprawdę każdy obwód elektryczny.